wiceprezes pan Waksman. W piątek 31 maja odbyła się uroczystość nadania Bielawskiemu Teatrowi Robotniczemu imienia Teodora Mierzei, twórcy ruchu teatralnego w Bielawie, a także redaktora Krosna. W czasie wydarzenia odsłonięto dwie tablice pamiątkowe poświęcone tej ważnej dla Bielawy postaci. Zrodził się pomysł, aby uświetlić stulecie nadania praw miejskich Bielawie, także obchodami czy tablicami poświęconymi Teodorowi Mierzei, którego teatr działał na tym terenie przez ponad 30 lat. Jeszcze w dzieciństwie moja mama przynosiła do domu numery Krosna, bo każdy robotnik fabryczny otrzymywał regularnie to czasopismo. Oczywiście nudne były artykuły o charakterze produkcyjnym, ale na końcu znajdował się dział właśnie literacki. Nie wiedziałem, że redaguje go Teodor Mierzeja. Nie spotkałem się z nim. Dopiero w okresie licealnym zaprowadzono nas na przedstawienie Popiołu i Diamentu według powieści Jerzego Andrzejewskiego i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z tym teatrem. Oczywiście w pierwszych latach powojennych dominował repertuar lekki, rozrywkowy, jeszcze cenzura komunistyczna nie zacisnęła szczęk. W związku z tym można było różne przedstawienia prezentować. Ale to oczywiście skończyło się w latach 50. No i na tym polega właśnie trudna sytuacja Teodora Mierzei, że musiał godzić, jak to się mówi, wymogi partyjnych decydentów z upodobaniami publiczności, prawda? Publiczność rekrutująca się przede wszystkim ze środowisk właśnie robotniczego raczej preferowała widowiska o lżejszym kalibrze. I stąd kariera Ferajny z Powiśla, która miała ogromną ilość przedstawień, prawda, ogromną ilość widzów. Trudno było nabyć nawet bilet na to przedstawienie, jak twierdzą ci, którzy znają te realia. Teodor Mierzei zaangażował się po stronie właśnie już powojennej kultury, która oczywiście była kulturą dla robotników i z udziałem robotników, jak świadczy o tym jego teatr, ale Mierzei zależał na tym, aby podnosić poziom moralny i intelektualny robotników, którzy występowali właśnie w jego sztukach. A media kręcą. Brawo.